Jestem tutaj stolarzem. No i zajmuję się tutaj wytwarzaniem dekoracji, czyli wszystkiego, wszystko to, co na scenie możecie zobaczyć, łącznie z lalkami. To moje dzieło. Teatr jest dla mnie miejscem przede wszystkim pracy, ale... Nie, no właściwie to przede wszystkim miejscem pracy. No tutaj spędzam swoje 8 godzin. Tylko, że to taka praca troszeczkę jak hobby. I ja zawsze się czuję rzemieślnikiem. Artysta tworzy własne pomysły. Ja jestem raczej odtwórcą. Chociaż może jakaś część w tym jest taka artystyczna, ale nie czuję się artystą. Na pewno na mój styl pracy miał wpływ dziadek, bo był perfekcjonistą i potrafił wszystko. Natomiast ojciec też, ojciec zawsze lubił majsterkować. Zły był zawsze na mnie, bo wynosiłem mu narzędzia z garażu. No i na pewno też duży wpływ na to, co dzisiaj robię, jak to robię, no to miał mój kolega Rafał. No bo to przede wszystkim od niego dużo rzeczy się nauczyłem. Akurat tak się zdarzyło, że pierwszym spektaklem, nad którym pracowałem tutaj, był Mr. Scrooge. To już było 15 lat temu. I on jest już może nie grany codziennie, ale zawsze w okolicach świąt jest wyciągany. I to jest takie dla mnie, wiesz, podbudowujące, że po 15 latach, ponad 400 zagranych spektaklach, to jest bardzo dobrym wynikiem. Jeszcze tam się już kostiumy sypią, ta scenografia się też sypie, ale ciągle funkcjonuje i to jest bardzo fajne. Lubię Bielską. Fajni ludzie. Górale. Fajne miasto, piękne budynki. Jedyne, czego w Bielsku mi brakuje, to morza. Smaki dzieciństwa związane stricte z Bielskiem, pomijając kuchnię mojej mamy, genialną, no to były... A, był bar Pierożek. Chyba jest do dzisiaj? Nie wiem, czy jest do dzisiaj. Ale kefirek z pierogami był pyszny. No i lody w Tylicy? A, to jest niezmienny smak. Już wtedy były dobre. Kiedyś pewien reżyser tutaj będąc powiedział, że on już nie wierzy w to, że teatr potrafi wpłynąć jakoś na życie, zmienić czyjeś życie. Ja właśnie się z tym nie zgadzam. Poznałem tutaj żonę i to bardzo zmieniło moje życie. Wiesz, dlaczego jeszcze lubię pracę w teatrze? Bo mogę się bawić lalkami i nikt mi nie powie, że jestem dziwny.